ta nieuznana bramka, bo tak naprawdę bardzo zasłużyłeś dzisiaj na tego gola. No tak to w życiu było. Ostatni mecz w Ekstraklasie dostałem piłką głową i miałem zaliczoną asystę, no dzisiaj strzeliłem bramkę i niekoniecznie została ona uznana, ponieważ ktoś tam chyba był na spalonym i też nie ja, więc no, tak to czasem bywa w życiu, ale zawsze suma tego szczęścia i nieszczęścia jest równa zeru, więc spokojnie, odbije się następnym razem. Jakościowo Górnik był w tym meczu lepszym, to nie podważało żadnej dyskusji, to wy mieliście piłkę, wyatakowaliście, wytworzyliście sytuację, ale czegoś zawsze brakowało, żeby wygrać ten mecz w 90 minutach, bo to był chyba taki pierwszy krok i ważny krok do spełnienia, żeby tych sił nie tracić. Nie, wydaje mi się, że tego co brakowało to właśnie straciliśmy bramkę, bo po tym jak straciliśmy bramkę, to dopiero przejęliśmy tę inicjatywę. Mi wydaje się, że do tego momentu mieliśmy dużo problemów z tym, żeby konstruować akcję. Wahaliśmy się jakoś w pressingu, nie byliśmy na tyle agresywni, żeby przeszkadzać Zagłębiu, ale później już narzuciliśmy swój styl gry. Weszliśmy na odpowiedni poziom i wydaje mi się, że kwestia czasu to było zdobycie kolejnej bramki. Mogliśmy strzelić jakby z rzutu karnego wcześniej i na pewno by to bardziej uspokoiło ten mecz, no ale cieszymy się z tego, co jest. I to, że graliśmy tak konsekwentnie przez całe spotkanie, to przyniosło nam awans. Ale właśnie, dlaczego sam nie poszedłeś do jednostki? To już jest kwestia tego, że Felipe wiem, że strzelał jakby w jakimś tam meczu sparingowym. Bierze piłkę, jest pewne, że strzelam, to też ja nie jestem nigdy taką osobą, która jakby wyrywa się gdzieś tam przed szereg i strzela, więc na spokojnie. No, dzisiaj mu się nie udało strzelić, ale to nic nie znaczy. Dzisiaj trochę VAR tak mieszał, bo dwa razy myśmy z góry myśleli, że jest pewny karny, a nic z tego nie było. No mi ciężko powiedzieć, no, bo nawet w tych sytuacjach gdzieś tam, gdzie ja upadałem, no to też sam z boiska czułem, że też jest to spowodowane raz, że jakby kontaktem jakimś przeciwnikiem, ale też boiskiem, bo często się jakoś tam wywracaliśmy i było bardzo grząsko, więc ciężko mi ocenić tę sytuację. Musiałbym chyba zobaczyć to na powtórkach jakieś. Powiedz jeszcze, mnie trochę szkoda tej żółtej kartki, bo tak nie wiem, w zdenerwowaniu odkopnąłeś piłkę. Nie, to są emocje, to jest piłka nożna. Wydaje mi się, że raczej ja jestem troszeczkę, można powiedzieć, że spokojny, ale jak czasem się zagrzeje, to takie są jakieś numery. No, szczerze, no na pewno trochę żałuję, no ale co mogę zrobić? Ja bym awansował dosłownie w ostatniej minucie, wygrał. Może życzyłbyś sobie w następnej rundzie Fiesta? Nie, ja tam sobie nikogo nie życzę. Wydaje mi się, że musimy konsekwentnie trzymać tą pasę zwycięskich spotkań, bo teraz mamy właśnie fajną. Trzeba to kontynuować, skupić się teraz na meczach ligowych i czekać na kolejnego rywala. Kto nim będzie, no wiem jak to wygląda. No, pucharze są jakby same najlepsze zespoły dochodzą do końca, więc nie możemy patrzeć na to, kogo teraz chcemy trafić, tylko trzeba każdego pokoju wyeliminować, jeżeli chce się wygrać to trofeum. A nie ukrywam, że każdy, kto startuje w tej edycji Pucharu Polski, no to chce go wygrać, więc musimy nie patrzeć na kogo, tylko po prostu dostać przeciwnika i wygrać. Trochę czasu odpoczynku i Krakowia. Myślę, że tym meczem, według mnie bardzo dobrym występem, szansa na pierwszy skład, powrót? Nie wiem, no to jak już tam od początku w sumie sezonu mówię. Ja robię swoje, jakby, czy to jest dzisiaj 120 minut, czy to na początku sezonu były 4 minuty, to staram się jakby dawać jakoś z serducha na boisku, no i jak to potem wyjdzie, no to już jest decyzja jakby trenera. Ja staram się dawać te argumenty, żeby grać w pierwszym składzie i ile tylko nie dostaję, no tyle staram się wykorzystać. A powiedz jeszcze, bo dużo mówiło się o tej legendarnej murawie już tutaj, która jest w Sosnowcu. Jak wam się grało na tym boisku? Szczerze myślałem, że będzie troszeczkę gorzej, ale no było widać, że w tych niektórych kluczowych tam sytuacjach przewracaliśmy się, więc nie, no. No ja nie będę ukrywał, no. Wszyscy, którzy jakby mówili to czy po meczach Rakowa w europejskich pucharach, czy my teraz, no jesteśmy zgodni, no jest to słaby stan Murawy, no ale no, to są rzeczy, na które wpływu się nie ma, zarówno my, jak i drużyna Częstochowy, no, nie mamy wpływu na to, jaki jest stan Murawy, Częstochowy był Sosnowcy, więc wychodzimy, gramy i jest jak jest. A trener Urban tutaj przed tym meczem był kilka razy, no, uczulał was właśnie tutaj na tej murawie, żeby kręty dopasować do korków, czy tak dalej? Nie, będę szczerze, że rozmawiałem z chłopakami jeszcze z Rakowa, więc no ale to nie ma na to jakiejś recepty. Nie wiem, jak długie korki musiał wkręcić, żeby się tutaj nie przewrócić, więc po prostu uczulał jakby, no ale to i tak w niektórych sytuacjach zabrakło tej przeciwności. Okej, dziękuję. Dzięki wam.